Mija kolejny dzień. Nadeszła pora na kolejne spotkanie klubu. Przez ostatnie parę dni nabrałam trochę pewności siebie. Wchodząc do klasy, widzę to co zazwyczaj. Cześć Mila. Hej Sayori. Wygląda na to, że humor ci się sprzyja. Hehehe. Po prostu wciąż nie przyzwyczaiłam się do tego klubu. Rozumiem. Niewiele potrzeba, żebyś nabrała dobrego humoru. Chyba właśnie za to cię lubię. Skoro już o tym mowa, jestem głodna. Nie, chyba jak zawsze. Pójdziesz ze mną kupić coś do jedzenia? Nie, dzięki. He? To zupełnie do ciebie niepodobne. Mam swoje powody. Może zajrzyjmy do twojej portmonetki, co Sayori? He? Dlaczego tak nagle? Bez powodu. Po prostu chciałem zerknąć. A co cię jej finanse obchodzą? Ach. Sayori nerwowo wyjmuje swoją portmonetkę. Otwiera ją. Pewnie nie ma nic i chciała, żeby on jej postawił jakieś żarcie. Obraca ją do góry nogami, a zawartość wysypuje się na ławkę. Składają się na nią wyłącznie 2 jeny. O mój Boże. Wiedziałem. Bardzo łatwo cię przejrzeć, Sayori. To nie fair. Skąd to w ogóle wiedziałeś? To proste. Gdybyś miał jakieś pieniądze, to kupiłabyś sobie coś po drodze tutaj. Więc albo nie jesteś głodna i chciałaś się przejść, albo planowałaś namówić mnie na kupienie ci czegoś, jak dotrzemy do sklepiku. Ale jest jeszcze coś. Zawsze jesteś głodna. A to pozostawia tylko jedną opcję. Ła, poddaję się. Teraz zaczynam czuć się winna. Skoro tak się czujesz, to prawdopodobnie na to zasługujesz. Aha. Juli nagle zaczyna rechotać. He? Nawet nie zauważyłem, że nas słuchała. Jej twarz jest schowana za książką, jak zawsze. Ach. Nie podsłuchiwałam ani nic w tym rodzaju. No nie, wcale. Rozśmieszyło mnie coś w mojej książce. Juli. Powiedz mu coś, żeby pożyczył mi tyle kasy. Nie ma mowy. Nie chcę się wtrącać w wasze sprzeczki, Sayori. Poza tym nie powinnaś kupować więcej niż pozwala ci na to twój budżet. Dokładnie. No bo padniesz w długi, nie będziesz miał za co ich oddać, popadniesz w jeszcze większe długi i potem w depresję, alkoholizm i popełnisz samobójstwo. Taką przyszłość ci wróżę. Na szczęście czujesz się winna, więc możesz teraz odpokutować swój niedoszły występek. Ach, czy ja właśnie nie chciałam tego powiedzieć w tak niemiły sposób. Za bardzo się wczułam w moją książkę. Lubię, kiedy myślisz na głos, Juli. Nie robisz tego często, ale fajnie jest, kiedy tak robisz. To... Ale z drugiej strony, mógł iść jej coś kupić do jedzenia. Ja nie lubię, jak ludzie są głodni. Człowiek głodny to zły. Wcale tak nie myślisz. Muszę ci przyznać rację. Zrobiłam coś złego i teraz muszę to odpokutować? Dobra. Odpokutować, no właśnie. No właśnie. Mimo wszystko nie spodziewałam się tego po tobie, Sayori. Chyba w każdym z nas tkwi mały diabeł, czyż nie? No. Nie daj się zwieść. Sayori dobrze wie, co robi. W końcu powiedziała wam, że przyprowadzi mnie tutaj jeszcze zanim mnie o tym poinformowała. No. Właśnie. Ale... Gdybym nie powiedziała ci o babeczkach, w ogóle byś nie przyszedł. Więc musiałam jakoś przekonać Natsuki, żeby nie upiekła, więc to było wszystko zaplanowane. No weź, chyba nie myślisz, że to był jedyny powód, dla którego tu przyszedłem, Sayori. Patrz, co się stało? Kia! Znikąd coś uderza Sayori w twarz, a następnie upada na ławkę. Ou, co to? He? Ciastko! Niezwyczajne ciastko, lecz ogromne ciastko zawinięte w plastik. Sayori rozgląda się dookoła. Czy to cud? To dzięki mojemu odpostowaniu za moje winy? Odpokutowaniu. W sumie prawie masz rację. Właśnie miałam ci je dać, ale kiedy usłyszałam, jak mówisz o babeczkach, pomyślałam, że fajnie byłoby zobaczyć twoją minę. Natsuki! Jak miło z twojej strony. Jestem taka szczęśliwa. Sayori tuli ciastko. Rany, po prostu je zjedz. Sayori odpakowuje ciastko i bierze dużego gryza. Jakie fajniutkie. Sayori nagle klepie się w usta. Ugryzłam się w język.
O Boże. Za twoją łapczywość. Bardzo przeżywasz to jedno ciastko. Natsuki bierze gryz za swojego własnego ciastka. Ach, twoje też wygląda bardzo apetycznie, Natsuki. Mogę spróbować? Ranny, nie ma mowy. Ale twoje z czekoladą. Tak, myślisz, że czemu dałam ci tamto? Chamskie. No dobrze. Tak czy siak cieszę się z ciastka, które mi dałaś. Sayori wstaje z krzesła i zakrada się za Natsuki, a następnie oplata ją rękami. Ach, rany. Dobra, dobra. Wciąż trzymając swoje ciastko, Natsuki próbuje zrzucić z siebie Sayori. Sayori nagle gryzie jej ciastko. Hej! Czy ty naprawdę właśnie to zrobiłaś? Sayori ucieka w bezpieczną odległość, śmiejąc się z pełnymi ustami. Yuri i ja również się śmiejemy. Rany, czasami zachowujcie się jak dzieci. Monika, możesz powiedzieć Sayori, żeby... He? Na co chwilę rozgląda się po klasie. Moniki nigdzie nie widać. Och. Tak w ogóle to gdzie jest Monika? Dobre pytanie. Mówiła coś o tym, że się spóźni? Mi nie. Mi też nie. To trochę dziwne. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku. A co niby miało być nie w porządku? Pewnie po prostu musiała coś załatwić. W końcu jest całkiem popularna. He? Myślisz, że ona ma... Aha, nie zdziwiłabym się. Prawdopodobnie jest bardziej lubiona niż my wszyscy razem wzięci. Hehe, to prawda. Słucham? Nagle drzwi się otwierają. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Ach, tutaj jesteś. Nie chciałam się spóźnić. Mam nadzieję, że nie martwiliście się o mnie. He? Monika jednak wybrała klub zamiast swojego chłopaka. Musisz mieć bardzo silną wolę. Chłopaka? O czym ty mówisz? Monika pytająco patrzy w moją stronę. Ach, nieważne. Co cię tak właściwie zatrzymało? Cóż, moja ostatnia lekcja odbywała się w czytelni. Szczerze mówiąc, straciłam poczucie czasu. Aha. Przecież to nie ma sensu. Przecież usłyszałabyś dzwonek, prawda? Pewnie go nie usłyszałam, bo ćwiczyłam grę na pianinie. Pianinie? Nie wiedziałam, że potrafisz grać na pianinie. Ach, dlatego, że jeszcze nie potrafię. Dopiero niedawno zaczęłam. Zawsze chciałam się nauczyć. To naprawdę super. Powinnaś nam coś zagrać, Monika. Wiesz, Monika patrzy na mnie. Może kiedyś uda mi się już trochę więcej nauczyć, to coś wam zagram. Jej! Brzmi fajnie. Chętnie bym to zobaczył. Naprawdę? W takim razie nie zawiodę cię, Mila. Monika uśmiecha się ciepło. Ach, nie żebym cię do czegoś zmuszał czy coś. Aha. Ha, nie martw się. Dużo ostatnio ćwiczyłam. I z chęcią coś zagram, kiedy tylko będę gotowa. Rozumiem. W takim razie życzę ci powodzenia. Dzięki. A więc coś mnie ominęło? Nie, niespecjalnie. Wolę nie wspominać o zabawnym zachowaniu Sayori. Natsuki prawdopodobnie i tak o tym w końcu zapomni. Wygląda na to, że wszyscy się uspokoili. Sayori jakimś cudem zdołała już zjeść całe ciastko. Yuri wróciła do czytania, a Natsuki krząta się po zapleczu. Mila, Mila! Sayori nagle do mnie podbiega. Muszę przynieść parę przyrządów z innej sali. Chcesz iść ze mną? Przyrządów? Do czego? Wiesz, że niedługo w naszej szkole będzie festiwal. I Monika przygotowuje różne plakaty i w ogóle. Więc musimy znaleźć jakieś kredki, markery i trochę kleju. A, rozumiem. Pewnie możemy poszukać. Jej! Okej, Monika, niedługo wrócimy. A, ty i Mila idziecie po przybory? Nie musisz się trudzić. Ja chętnie z nim pójdę. O, ale ja chciałam iść. Fajnie jest przeszukiwać puste klasy i w ogóle. Hehe, okej. To była tylko sugestia. Poszukajcie papieru plakatowego, okej? Okej. Gotowy, Mila? Tak, chodźmy. Pyta się go, jakby mieli jakąś wyprawę, nie wiem. W góry. Sayori i ja wychodzimy z klasy. Idę spokojnym krokiem, podczas gdy Sayori energicznie podskakuje po korytarzu. Naprawdę. Czuję, jakbym prowadził przedszkolaka do sklepu z zabawkami czy coś. Sayori znajduje szczęście w nawet najprostszych rzeczach. Hej, Sayori. Tak właściwie to co my przygotowujemy na festiwal?
Nie jestem do końca pewien, co ciekawego może wystawić nasz klub. Ja i Monika mamy już wszystko zaplanowane. Nie martw się. Na pewno? Tak. Wykonamy poetyckie przedstawienie. Przedstawienie? W jakim sensie? Cóż, wszyscy będą mieli okazję wyjść na scenę i będą mogli wyrecytować swoje ulubione wiersze. Ach, to brzmi trochę nudno. Mila, w ogóle nie podchodzisz do tego w odpowiedni sposób. Tu nie chodzi tylko o czytanie wierszy, ale o odgrywanie emocji w nich zawartych. Wiesz, mówisz to mniej więcej tak, między mymi stopami ostatni pozostały kwiat rozkwita. Skręcam łodygę, uwalniając go od jego ograniczających korzeni, trzymając ostatni wspaniały moment między palcami. Przywołuję radość, ale za jaką cenę? Teraz, spoglądając we wszystkie strony, niegdyś pełne życia pole stało się całkowicie łyse. O, ja pierdzielę. O, właśnie tak. Sayori, jakby to ująć, nie wiem, czy to tylko ja, ale trudno mi brać cię na poważnie, kiedy mówisz w ten sposób. Nie bądź wredny. Ciężko nad tym pracowałam. Ach, wiem. Miałam na myśli, że taki sposób mówienia kontrastuje z twoją codzienną osobowością. Ha, 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 nie mów tak, zawstydzasz mnie. Ale to chyba znaczy, że dobrze mi poszło. Tak, myślę, że tak. Ach, jestem podekscytowana. Festiwal będzie super. Sayori znowu zaczyna kręcić się po całym korytarzu. Hej, Mila, to klasa jest pusta. Czas rozpocząć naszą misję. Misję, he? Sporo czasu minęło, odkąd ostatnio spędzaliśmy ze sobą tak dużo czasu. Wygląda na to, że nie zmieniła się znacząco. Sayori jest wielkim kłębkiem blasku, przyciągającym do siebie wesołe uczucia z otaczającego ją świata. Odczuwam nostalgię. Lata mijały, a ja zaczynam coraz więcej czasu spędzać w swoim pokoju. Odkąd spędzam więcej czasu z Sayori, przypominam sobie uczucie, którego od dawna nie czułem. Wchodzimy do sali. Sayori idzie prosto na zaplecze, a ja za nią. Zobaczmy, co my tu mamy. Kredki. Sayori podnosi z półki pudełko pełne kredek. Na dodatek najlepszej firmy, chociaż są trochę brudne. Sayori zaczyna wyciągać różnorakie kredki z pudełka, czytając nazwy ich kolorów. No dobra, kredki mamy z głowy. Nie zapominaj, że wciąż musimy znaleźć. Czekaj, szukam swojego ulubionego koloru. Dobra. W takim razie przynajmniej się odsuń i to poszukam papieru na plakaty. Ach, przez przypadek jedna mi wypadła. Benz. Kia? Sayori schyla się i uderza głową o półkę. Upadł na podłogę, a kredki rozsypują się po ziemi. Wow. Wszystko dobrze? Moje czoło. Sayori trzyma się za czoło. Jeny, Sayori. Dlaczego mnie to nie dziwi? Pokaż mi je. Odkąd Sayori siedzi na podłodze, łatwo mi ją odsunąć od półki. Boże. Musisz zabrać ręce Sayori. Ale to boli. Tylko na sekundę. O mój Boże. Sayori powoli oddala ręce od czoła. Delikatnie odgarniam jej grzywkę na bok. Ou. Wybacz. Na środku jej czoła dostrzegam wielkie zaczerwienienie. Zaczyna na nim wyrastać guz. To nie wygląda dobrze. Poszukam jakiegoś lodu. Mila. Tylko gdzie znajdę lód o tej porze? Zimny napój to chyba też się nada. Nie musisz. Nie przeszkadza mi wyglądać jak jednorożec. Nawet pomimo bólu Sayori daje się radę zachować dobry humor. Ahaha, nie wygaduj głupot. Za chwilę wrócę, okej? Okej. Klepię Sayori po ramieniu i biegnę na korytarz. Zauważam pobliski automat z napojami. Co powinienem wybrać? W sumie nie ma znaczenia, jaki picie wezmę, skoro i tak będziemy go używać jako lodu, a nie napoju. Potem można go wypić w razie czego. Ale wiem, że Sayori lubi sok jabłkowy, więc kupię właśnie ten. Chwilę potem wracam do klasy, w której zostawiłem Sayori. Już by się bałam, że jej tu nie będzie. Jednak ręką trzyma się za czoło, a drugą... Jedną ręką trzyma się za czoło, a drugą zbiera kredki z powrotem do pudełka. Dobrze, że nie muszę ich układać. Sayori, trzymaj. Podaję Sayori butelkę z jabłkowym sokiem. Miłe i zimne. Sayori otwiera butelkę i zaczyna z niej pić.
Sayori, co ty robisz? To do twojego czoła, nie do picia. Sorka, zapomniałam. Ha, ha, ha. Nie uderzyłeś się aby zbyt mocno? Sayori przykłada butelkę do guza na swoim czole. To boli. Musisz jakoś wytrzymać, niedługo ci się polepszy. Wygląda na to, że pozbierałaś większość kredek, to dobrze. Hej, Mila, tobie też przypomina to czasy, kiedy byliśmy dziećmi? He, co masz na myśli? Wiesz, kiedy jeszcze bawiliśmy się na podwórku całymi dniami. Nigdy nie mogłam za tobą nadążyć. Byłeś wtedy pełen energii. Zawsze pozostawałam w tyle, albo miałam problemy z wspięciem się na rzeczy, na które ty dawałeś radę. Czasami, kiedy próbowałam zrobić coś, czego nie potrafiłam, robiłam sobie krzywdę. Upadałam, raniąc się albo siniacząc. Płakałam po tym jak głupia. Ha, ha, ha. Przybiegałeś wtedy tak szybko, jak tylko mogłeś. Próbowałeś jakoś sprawić, żebym przestała płakać. Prawie tak jakbyś bał się wpaść w tarapaty, gdyby ktoś się dowiedział. Nawet pomimo tego, że to nie była twoja wina, wiesz? Naprawdę tak robiłem? Tak, nie pamiętasz? Skoro już o tym rozmawiamy, to pamiętam parę chwil. Zawsze byłem tak bardzo skupiony na swoich zabawach, że nie zwracałem uwagi na ciebie. To było chamskie. Więc tak jakby to była moja wina. Tak jak teraz. Gdybym się nie poganiał, prawdopodobnie byś się nie uderzyła. Mila, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale zawsze myślisz o innych. Nawet po tylu latach pomogłeś mi pomimo tego, że uderzyłam się przez własną niezdarność. Jesteś naprawdę kochany. Nie mów tak. Nie jest też tak, że ciągle tak robię. Po prostu kiedy chodzi o ciebie, wydaje mi się to naturalne. Zanim zdążę zdać sobie sprawę, zaczynam cię tak traktować. Chyba właśnie tak zachowują się ludzie, którzy przyjaźnią się przez długi czas. Naprawdę? Może masz rację. Mila, cieszę się, że nic się między nami nie zmieniło. Myślisz, że będzie tak już zawsze? Zawsze? Szczerze mówiąc, nie wiadomo, gdzie pójdziemy na studia, ani po nich, więc nie wiem, czy powinienem składać obietnice, ale cóż, mam nadzieję. Na razie jakoś nam wychodzi, prawda? Nie wyobrażam sobie, żeby się zmieniła w najbliższym czasie, więc jestem pełen nadziei. Tak bardzo się cieszę. Dostrzegam dziwne spojrzenie w oczach Sayori. Przez chwilę pozostajemy w ciszy. Zazwyczaj jest taka niezdarna i zabawna, że kiedy tak pogrąża się w myślach, wolę jej nie przeszkadzać. Chyba powinniśmy wracać. Nie chcę martwić Moniki, wiesz? Powodzenia życzę. I tak zobaczy twoje czoło. I jeżeli ukryje je swoją grzywką. Sayori wskakuje z powrotem na nogi. Znowu łapie się za czoło. Nie wstawaj tak szybko po zranieniu się. Cóż, chyba już za późno. W każdym razie chodźmy. Idę za Sayori do klasy. Sayori robi co może, żeby ukryć swojego guza za grzywką, ale bez powodzenia. Niewiele czasu mija, zanim docieramy do klasy. Tak, wróciliście. Macie wyczucie. Właśnie mieliśmy zacząć się dzielić wierszami. He? Sayori, twoje czoło. Nie martw się, to nic poważnego. Bawiłam się kredkami i przywaliłam czołem w półkę. W każdym razie pominęła temat. W każdym razie znaleźliście wszystko, co potrzebne? Ahaś, mamy tutaj. He? Sayori rozgląda się dookoła. Ja zapomniałam wszystko przynieść. Uspokój się, Sayori. Mam to tutaj. Znalazłam też papier do plakatów. Ha, 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 ha. Wygląda na to, że to ty wszystko zrobiłeś, Mila. Ach, wiesz, Sayori. Nie udaje mi się znaleźć żadnej wymówki dla Sayori. Zrobiłam z tego przygodę. Właśnie. Haha, okej. W każdym razie, dobra robota. Dziś wieczorem zacznę pracować nad plakatami. Ja też. Dobra, wszyscy. Gotowi na podzielenie się wierszami? Pójdę po swój. Po upewnieniu się, że pudełko z kredkami szczelnie zamknięte, wracam do swojej ławki. Kto powinien zobaczyć? Kto pierwszy? Aha, dobra, czyli tak jak zawsze. A Sayori dzisiaj zobaczy pierwsza. Mila, naprawdę kocham twoje wiersze. Nie mogę uwierzyć, że tak długo je przede mną ukrywałeś. He? Niczego nie ukrywałem, ale twoje wiersze są naprawdę świetne. Wczorajszy był super, tak samo dzisiejszy. Nie mówisz mi, że nigdy wcześniej nic nie pisałeś. Wiesz, chyba jako jedyna uważasz, że moje wiersze są dobre, więc... He? Jak to? Nawet na cuki tak nie myśli? W
Wiesz, Natsuki jest w sumie ostatnią osobą, która mi przyzna, że podoba jej się to, co robię. Ale tu chyba nie o to chodzi. Co masz na myśli? Cóż, będę z tobą szczery. Dużo łatwiej jest mi pisać wiersze, kiedy myślę o tobie. Wow. He? O, przestań myśleć o dziwnych rzeczach, głupku. Chodzi mi o to, że jesteś bardzo ekspresywną osobą. Jak ma pisać wiersze o swoim nudnym życiu? Ale ty zawsze jesteś w stanie przekształcić wszystko, co robisz, w przygodę. Nawet najmniejsze rzeczy. Jak gotowanie. Nie mówmy teraz o tym, to znowu jedzeniu. Hehehe. Ale tak, chyba chodzi mi o to, że czuję w tobie więcej emocji niż w sobie. Mamy to dziwne połączenie. To twoja wina, odkąd zawsze wtrącasz się w moje sprawy. He? Nie wiem, czy rozumiem. Ech. Nigdy nie rozumiesz, kiedy próbuję ci coś wyjaśnić, prawda, Sayori? Klepię Sayori po głowie. Aha, hej. Nie jestem dzieckiem. Jesteś pewna? Może. Sayori zaczyna kręcić długopisem między palcami. Hej, Mila, dasz mi ten wiersz? Chciałabym go zachować. Ha? Czemu? Ponieważ, wiesz, po raz pierwszy napisałeś coś dla mnie. Sayori, zupełnie nie zrozumiałaś. Nie napisałem tego dla ciebie. Ech. Słuchasz ty mnie w ogóle? Zresztą, nieważne. Dam ci go, kiedy wrócimy ze szkoły. Serio? Krach. Ach, złamałam długopis. Sayori schyla się po części długopisu, który opuściła. Nie zważając na swoje otoczenie, wpada na mnie. Sorka. Nie szkodzi, nie szkodzi. Podniosę go dla ciebie. Schylam się i podnoszę złamany długopis. Sayori opiera się o biurko, a jej kolana się trzęsą. Jestem dzisiaj strasznie niezdarna. Ha, ha, ha. Usiądźmy, Sayori. Tak. Łapię rękę Sayori i pomagam jej usiąść. W każdym razie jeszcze nie przeczytałem twojego wiersza. O, wybacz, zupełnie zapomniałam. Ale nie jest aż tak dobry jak twój. Jezu, nie przejmuj się. Na pewno mi się spodoba. O mój Boże. Dobra. Zaczynamy. Butelki. Otwieram swój umysł zupełnie jak słoik z ciastkami. Serio? Znowu o jedzeniu? To sekretne miejsce, gdzie przechowuję sny. Małe kulki pełne blasku pocierają się jak puszyste, słodkie koteczki. Sięgam do środka, aby wyciągnąć jedną. Jest tak ciepła, łaskocze. Ale nie ma czasu do stracenia. Chowam ją do butli, aby nic się z nią nie stało. Kładę ją na półce obok innych butli. Szczęśliwe myśli w butlach w jednym rzędzie. Moja kolekcja zapewnia mi mnóstwo przyjaciół. Każda butla odzwierciedla ich pragnienia. Czasem, gdy mój przyjaciel w jakiś sposób źle się czuje, już mu butle z półki zdejmuje. Noc po nocy, więcej snów. Przyjaciel po przyjacielu, więcej butli. Głębiej i głębiej sięgam do głowy, jakby eksplorując ciemną jaskinię, odkrywając nowe sekrety w coraz głębszych zakątkach. Kopiąc i kopiąc. Drapiąc i drapiąc. Snuchuję kurz z kapsli do butelek. Jest tak, jakby czas stanął w miejscu. Chyba jeszcze trochę pomieszczę na półce. Moi przyjaciele patrzą przez zamknięte drzwi. W końcu wszystko skończone. Otwieram drzwi, a przyjaciele wchodzą. Wchodzą tak szybko, aż tak pragnę tych butli. W szale zdejmuję butelki z półki, jedna po drugiej. Przekazuję każdemu z przyjaciół po jednej z nich. Każdą z moich butli. Ale z każdą jedną roztrzaskają się one, uderzając o ziemię. Szczęśliwe myśli w kawałkach na całej podłodze. Miały być przeznaczone dla moich przyjaciół. Przyjaciół, którzy się nie uśmiechają. Wszyscy krzyczą, błagają o coś. A ja słyszę tylko echo, 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 echo. W moim umyśle. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Przeczytaliśmy sobie ten wiersz od Sayori. Resztę przeczytamy sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się zbytnio. Mam nadzieję, że za niedługo zacznie się coś dziać poważnego. I zacznie się jakaś akcja i w ogóle. Także dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Do następnego. Trzymajcie się ciepło. Na razie.